Bardzo proszę, światło troszkę na widownię. Szanowni Państwo, tą piękną piosenką w wykonaniu zespołu Sidus i Wajpak jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w tym wyjątkowym dla Centrum Kultury i Sztuki dniu. Witam serdecznie starostę powiatu staszowskiego, pana Michała Skotnickiego. Burmistrza miasta i gminy Połaniec, pana Jacka Tarnowskiego. Witam radnych Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie witam dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów i przedsiębiorców firm sołtysów. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na tej sali, wszystkich gości i wszystkich tych, z którymi Centrum Kultury i Sztuki współpracuje na tej arenie kulturalnej. Witam Państwa. Bardzo gorąco i bardzo serdecznie witam byłych i obecnych pracowników Centrum Kultury i Sztuki. Szanowni Państwo, Centrum Kultury i jego 30 lat. To dużo czy mało? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to praca, która nie pozwala popaść w rutynę. Dziś obchodzimy 30-lecie naszej działalności i jest to czas przemyśleń, dalszych planów i kulturalnych pomysłów. Przez 30 lat swoje pierwsze kroki artystyczne na tej scenie i w tym budynku stawiała rzesza utalentowanych młodych ludzi. Zmieniały się grupy taneczne, teatralne, wokalne, muzyczne. Zmieniał się wizerunek Centrum Kultury. Każdy z Was ma swoje wspomnienia. Każdy z Was pamięta zapach Domu Kultury i każdy z Was pamięta też warunki pracy i rozwoju. Wiele w tamtym czasie było dobrego, wiele rzeczy i zdarzeń wspomina się z sentymentem, ale też było wiele problemów, takich zwłaszcza technicznych, prezentacyjnych, projekcyjnych, których dzisiaj nie mamy. Zobaczcie Państwo sami.
Proszę Państwa, oglądając prezentację, czy pomyślelibyście, że tak wyglądało właśnie centrum jeszcze parę lat temu? Dzisiaj ono wygląda zupełnie inaczej. Specjalnie nie przygotowaliśmy prezentacji z chwili obecnej, ponieważ są tu Państwo w tym budynku, w tej sali. Będziecie mieć jeszcze też okazję zobaczyć inne pomieszczenia, ale wy je doskonale znacie. Jak widać, metamorfozie uległ cały wizerunek naszej instytucji. Najważniejsze w modernizacji było jednak to, że zostały usunięte wszystkie bolączki, które właśnie mieli użytkownicy centrum. Nowe przestronne wnętrze, dodatkowa przestrzeń w sali plastycznej, sala tańca, studio nagrań, kabina oświetleniowca, akustyka, kinooperatora z najnowszej generacji projektorem kinowym. Przyjemne, ciepłe pomieszczenia, wentylacja, klimatyzacja to są standardy, bez których nie można by sobie było wyobrazić dzisiaj Domu Kultury. To wszystko to są elementy, które składają się na dom z duszą taką kulturalną. Dom, w której nam jest bardzo przyjemnie pracować, a dzieciom, młodzieży, dorosłym rozwijać swoje zainteresowania i spędzać miło czas. Dzisiaj jest to miejsce spotkań wszystkich z pozoru odległych sobie grup dzieci i seniorów wykształconych i uczących się, tworzących sztukę i jej odbiorców. Wszyscy razem piszą tutaj piękną historię tego miejsca, zostawiają kawałek siebie, zostawiają emocje, zostawiają swoje pasje, pokazują wrażenia i to jest właśnie chyba w tym wszystkim najpiękniejsze. Szanowni Państwo, remont i modernizacja przeprowadzona w ostatnich latach pięknie przełożyła się na kulturalny rozwój dzieci i młodzieży. Przykładem tego są nasze absolwentki, które w chwili obecnej, za chwilę się tu przed Państwem zaprezentują. Uczą się w Szkole Popularnego w Polsce tancerza i choreografa Augustyna Aguroli. Zapraszam na scenę Julitę Przybicińską i Joasię Marzec. Zaangażowanie
burmistrza miasta i gminy Połaniec pana Jacka Tarnowskiego, całego samorządu również, ale też naszego pomysłu ciągłego monitorowania rzeczywistości i zmieniających się trendów. Po to wszystko, aby ten obiekt był jak najbardziej współczesny i dawał przeogromne możliwości rozwoju. Chciałabym z tego miejsca w imieniu swoim i pracowników bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, którego zapraszam teraz na scenę. Chwilę oddam panu głos, ale zanim to nastąpi, w imieniu swoich pracowników bardzo serdecznie chciałam panu podziękować za ogromną siłę, jaką włożył pan w te mury, za niezwykłe wsparcie, pomoc, wiele ciekawych pomysłów, ale właśnie dzięki też i za tą determinację, dzięki której właśnie ten obiekt wygląda tak, jak wygląda. Dziękuję także za potęgę pracy rąk i umysłów wielu ludzi. Bardzo dziękuję. Chciałabym jeszcze zaprosić na scenę i podziękować Radzie Miejskiej. Bardzo serdecznie zapraszam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Józefa Cichonia. Oraz pana Zdzisława Kwiatkowskiego. Panowie, na wasze ręce, dla całej Rady Miejskiej również ogromne podziękowanie za zrozumienie naszych potrzeb, za wspieranie rozwoju Centrum Kultury, za uśmiech i za to, że po prostu zawsze nas wspieracie. Dziękujemy serdecznie. Proszę państwa, ja nie bez kozery pozwoliłam sobie zaprosić tutaj samorząd, ponieważ za chwilę oddam panu głos i za chwilę również poproszę o małą pomoc na scenie. Panie burmistrzu. A nie ma, będę trzymał ze sobą. Pani dyrektor, pani starosto, drodzy koledzy z samorządu, drodzy pracownicy, byli, obecni i ci, którzy będą tutaj jeszcze funkcjonować. I drodzy goście, bo gości również z nami jest bardzo dużo. I również ci, którzy wspierali tego typu działania, widzę przedsiębiorców na tej sali, także tym bardziej bardzo miło, że panowie, panie również tutaj dzisiaj z nami są. Proszę państwa, no 30 lat. 30 lat. Niby bardzo dużo, ale jednak szybko minęło. Najważniejsze jest to, proszę państwa, że minęło dla wielu wspaniałych tutaj utworzonych, wychowanych artystów. Ten cel, który stawiamy Centrum Kultury i Sztuki w założeniach przez te 30 lat, w całości pan dyrektor został wykonany. Za co z tego miejsca, na pani ręce, na ręce pracowników, na ręce tych, których już nie ma z nami, nie tylko tutaj, ale też ich nie ma z nami, również chciałem podziękować. Proszę państwa,
żeby zamienić się w czasie, żeby ten czas powrócił tamtejszy, warto wspomnieć parę chwil, które pamiętam tak naprawdę. I mówimy o 30 latach. Kultura, którą mi się kojarzy, Połaniec, w której brałem udział, jako również chłopiec. Jeszcze wcześniej niż te 30 lat, pamiętam, drodzy Państwo. Pamiętam, nie wiem, czy tutaj są same młode osoby, szczególnie panie, nie pamiętają tych czasów. Ale, drodzy Państwo, na osiedlu kiedyś był taki budynek koło pomnika Kościuszki obecnego i tam, jako młody chłopiec, pamiętam, uczyłem się tańczyć pod przewodnictwem pani Mróz, tak, świetna instruktorka. I to było 30 chyba 9 lat temu. Także tym bardziej po prostu ta 30, proszę Państwa, ona jest tym centrum kultury, ale z kulturą tak naprawdę kojarzy mi się ten Połaniec jeszcze wcześniej. Powiem dzisiaj taką też historię z życia. Kultura też kino, też przekaz medialny. Pamiętam to kino obok kościółka, który na pewno Państwo, jeden z nas pamięta, gdzie chodziło się na dobre, fajne filmy. Ale historię jedną, proszę Państwa, jeśli chodzi o warunki, jakie mieliśmy tam wtedy, też przytoczę tutaj dzisiaj, patrząc na to, co przed chwilą widzieliśmy i to, co dzisiaj mamy. To było, proszę Państwa, zimą. Poszedłem na film, znaczy chciałem pójść na film. Trochę się spóźniłem, co prawda, 12 minut. I oczywiście wchodzę po schodach, bo tam takie schodki były, jak pamiętamy, oczywiście. Cichutko, tam gdzie kasa, prawda? Na pewno już seans trwa. To ja spokojnie zapukałem trochę obok, żeby pani wyszła za kotary, a tu nikt mi nie wychodzi. I pytam, czy jest film. A pani mówi, niestety, filmu nie ma. -3 na sali. Takie to warunki, jeżeli z Państwo były, pięknie, ale proszę Państwa, to były fajne czasy. Mimo tych trudności, jakie mieliśmy wszyscy, mimo tych ujemnych temperatur, jakie kiedyś bywały nawet w tym kinie, proszę Państwa, było to coś fantastycznego. Coś, co naprawdę można było powiedzieć, jednoczyło, coś, co wspierało, coś, co się podobało. Byli wspaniali też ludzie. Kino zresztą prowadziła pani Góralowa, jak pamiętam, prawda? Chyba tak. Proszę Państwa, ale żeby przechodzić do czasu dzisiejszego i tych 30 po kolei lat, to ja chciałem Państwu wszystkim jeszcze raz podziękować, bo ten budynek, odkąd pamiętam, on się zmieniał cały czas. Co prawda, pierwsze moje skojarzenia z tym budynkiem, proszę Państwa, tu na tej sali to było, jak siedziałem w ostatnim rzędzie i poczułem zapach papierosów. Takich dobrych papierosów, prawda? Kiedyś się paliło normalnie w budynkach tego typu, ale proszę Państwa, to było takie normalne, swojskie, kurcze miejsce, gdzie można było wiele rzeczy naprawdę robić podczas seansu również, także fajne momenty. I oczywiście dawało wiele radości. Proszę Państwa, zmieniał się budynek, zmieniali się ludzie. Ja przy tej okazji, ponieważ 12 lat, tyle mogę powiedzieć jako samorządowiec pełniący funkcję burmistrza, mieliśmy duży wpływ na to z Państwem razem, przy olbrzymiej ilości pomysłów właśnie od Państwa na zmianę tego wizerunku, nie tylko tego obiektu, ale całości kształcenia, funkcjonowania, działalności. Pani dyrektor, dzisiaj powiem rzecz, która na pewno powinna was ucieszyć. Wspaniała jednostka, wspaniali ludzie, wspaniała oferta, wspaniałe warunki, z przyszłością, z pomysłami. No tylko pogratulować. I na pani ręce, dla pracowników, dla wszystkich osób, które wspierają,
chciałem podziękować, może nie słowami, zaraz może będą kwiaty, ale na pewno, drodzy Państwo, czymś, co warto przekazywać, bo ta praca włożona przez te kilka ładnych lat dzisiaj po tym mówię. I dzisiaj widzimy, proszę Państwa, ilość młodzieży, ilość grup, ilość no, wspaniałych artystów, które wychodzą z tego pięknego akurat obiektu przy udziale pracy tak wspaniałych osób. Cieszymy się z tego bardzo. Podziwiamy na różnych scenach, nie tylko w Polsce. Tym bardziej naprawdę gorąco, gorąco chciałem podziękować, pogratulować, bo słyszymy cały czas, że oferta jest bardzo szeroka. Przez bardzo dobrze ukierunkowana. Jest celowana, trafna. Tym bardziej warto, proszę Państwa, jako samorząd dopomagać temu dziełu. Warto? Na pewno warto, bo efekty tego widzimy. Proszę Państwa, ale nie udałoby się również zmienić tego wizerunku, tego obiektu bez różnych innych osób wspierających nasze działania. Bez pieniążków czasem trudno by było to zrealizować. Ale jak pamiętam, proszę Państwa, w 2007 roku zimą, tak, przy pomocy naszych lokalnych firm, nasze lokalne firmy zaangażowały się przy drobnych remontach. Pamiętam, największym remontem to była kawiarnia. Ale oczywiście również drobne schodki, czy malowania takich drobnych elementów, właśnie przy pomocy naszych lokalnych firm i chęci wsparcia naszego tego wspaniałego działania. To już miało miejsce w 2007 roku. Bez udziału finansowego gminy, co jest bardzo ważne. A z przychylnością lokalnych firm. Proszę Państwa, potem pojawiły się środki unijne, z których właśnie przykład Centrum Kultury i Sztuki jest takim świetnym przykładem, gdzie zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Oczywiście różne programy, nie to jeden program, tylko było kilka programów, z których zbierało się w jedną całość. I przy pomocy, przy udziale pana marszałka, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, pana starosty, z którym tutaj wielokrotnie, proszę Państwa, możemy powiedzieć, ten kierunek był obierany i działany, można było punkt po punkcie realizować wasze wspaniałe pomysły, które pani dyrektor od pani, od pracowników uzyskiwaliśmy na co dzień. Ta sala była całkiem inna. Ta sala inaczej brzmiała. I każdy pomysł, który dzisiaj słyszymy i widzimy, wychodził od was. To z góry serdecznie dziękuję. Mogliśmy to realizować, a to już jest dużo. Wiedzieć, co realizować i w jaki sposób. Proszę Państwa, Centrum Kultury i Sztuki poza tym obiektem również występuje w plenerze coraz częściej. Ja się cieszę bardzo, że taka infrastruktura, taka zmiana jak rynek w Połańcu również służy dzisiaj do wystąpień właśnie waszych wychowanków. Przedstawienia kultury w plenerze, tego co naprawdę robić. Proszę Państwa, zmiana wizerunku, zmiana akustyki, modernizacja łączki koncertowej to jest kolejny element, który był bolączką przez wiele lat. Szczególnie akustycy, którzy pamiętają, jak zespoły przyjeżdżały, ile problemów akustyka nóżki sprawiała przed występem. Dzisiaj problem znikł. To jest właśnie, panowie, wasz pomysł, który można było realizować. Teraz z góry też wam dziękuję. Udało się, proszę Państwa, zakupić sprzęt nagłaśniający też środków zewnętrznych, też przy pomocy programów regionalnych, jak również scenę plenerową. Scenę na kółkach, którą tak możemy powiedzieć, wszędzie może iść. Dzięki temu możemy w każdym miejscu, dzisiaj, naszą kulturę, połaniecką i nie tylko, pokazywać właśnie tam, gdzie chcemy. W miejscowościach, w naszych miejscowościach i w miejscach, drodzy Państwo, gdzie naprawdę warto tą kulturę pokazywać. To też jest wasz pomysł. Pomagaliśmy tylko w realizacji. Proszę Państwa, i żeby na koniec nie przedłużać, bo na pewno już Państwo się niecierpliwicie o tych moich słowach, chciałbym życzyć wszystkim wam dalszej, twórczej, przepięknej pracy. Żeby te występy tu na tej scenie
które widzieliśmy dzisiaj i będziemy na pewno jeszcze wielokrotnie widzieć, tak wyglądały właśnie, jak widzimy. Profesjonalne, przygotowane widowiska, profesjonalnie przygotowana każda rzecz, która cieszy. Od części wizualnej do części akustycznej. Nie wspomnę o światłach oczywiście również, co jest możliwe tutaj w tym obiekcie. Pani dyrektor, i żeby nie przedłużać, na ręce pracowników, bo 30 lat to jest naprawdę dużo. Wiele osób się z tym obiektem oczywiście wiązało, swoją pracę, swoje życie. Wiele osób odeszło od nas. Wiele osób nie ma wśród nas. Skończyło pracę i dzisiaj zasługuje na dobry odpoczynek, spokojny. I tutaj właśnie w tej części chciałem im podziękować za wszystko to, co mogliśmy od nich pozyskać. Wiedzę, serce i chęć do pracy. A dla pracowników, tych, którzy dzisiaj pracują, na ręce pani dyrektor oczywiście chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Jeszcze więcej pomysłów do realizacji oczywiście. Chętnie pomożemy. Będzie nam bardzo miło, to z Państwa. Każdy pomysł, który Państwo będziecie odkrywali, móc wspólnie realizować. Tego życzymy. Ale to już, co jest, zasługuje na jeszcze raz słowa podziękowania i oczywiście olbrzymie uznania, co z tego miejsca w imieniu mieszkańców czynię w Waszym kierunku. Pracownicy, osoby, którzy wspierają naszą kulturę, każdy jeden. Człowiek, który tu tą cegiełkę dokłada, dzisiaj, drodzy Państwo, jest wymieniany wielokrotnie, właśnie z tego miejsca. I wielokrotnie mu chcemy podziękować. I na ręce pani dyrektor chciałbym oprócz życzeń, mam nadzieję, że pani mi pomogą te trzy róże rozpakować, podziękować symbolicznymi trzema różami, które pokazują, proszę Państwa, trzy kierunki. Współpraca, współpraca, współpraca. A to miejsce, ten przykład właśnie jest po prostu najlepszy. Za co z góry jeszcze raz wszystkim Państwu jeszcze raz z tego miejsca życząc dużo zdrowia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za tyle ciepłych słów. Ja tylko nieskromnie powiem, że możemy jeszcze słuchać. Pan przewodniczący, zapraszam. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich tu obecnych na tej dzisiejszej uroczystości, ale na wstępie pani dyrektor, dziękuję serdecznie za upominek i przede wszystkim za zaproszenie. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy tu już dosyć precyzyjnie, można by powiedzieć, zagadnienia całokształtu działalności Centrum Kultury i Sztuki. 30 lat, jak pani dyrektor mówiła, czy to mało, czy to dużo, pan burmistrz precyzował również dokładnie. Całokształt, całą nawet historię, pan burmistrz opowiedział, jaki od zalążka Centrum Kultury i Sztuki. Ja proszę Państwa, żeby nie przedłużać, tak parę słów powiem, których tu jeszcze nie usłyszałem, ale to sam od siebie tak powiem, bo nie chciałbym już powtarzać, które były te słowa. Ja bym nazwał, szanowni Państwo, to Centrum Kultury i Sztuki. To jest serce kultury w Połańcu. To jest serce kultury naszego miasta, naszej gminy. Mówiąc w cudzysłowie, to jest serce, które pompuje kulturę, że się tak wyrażę, mieszkańców naszego miasta, naszej gminy i nie tylko. Proszę Państwa, jeszcze
do tego bym dodał. Centrum Kultury i Sztuki można powiedzieć, to jest druga szkoła. To jest naprawdę druga szkoła. Tu dzieci i młodzież po prostu uczy się, nawet bym nawet powiedział, bo nie tylko szkoła, polskości, tu uczy się również patriotyzmu, tu również się uczy miłości ojczyzny. Szanowni Państwo, tu odkrywają się różnego rodzaju dzieci i młodzieży zdolności i umiejętności. Bo proszę Państwa, ktoś powiedział, że można mieć talent, można mieć zdolności, ale talent czy zdolność, to ktoś powiedział, że to jest tylko diament i to trzeba oszlifować. A jak się diament oszlifuje, to proszę Państwa, no to ten diament ma większą wartość. Proszę Państwa, tutaj właśnie młodzież zdobywa umiejętności. Tu różnego rodzaju są zespoły, działają muzyczne, artystyczne, teatralne. Proszę Państwa, przede wszystkim Centrum Kultury i Sztuki sprawia, organizuje równocześnie różnego rodzaju imprezy dla nas wszystkich mieszkańców. Nie tylko miasta, nie tylko gminy, ale również i poza. A jeszcze co najważniejsze, młodzież, zespoły z Centrum Kultury i Sztuki, jak tu między innymi już wspomniał również pan burmistrz, to jest, proszę Państwa, to jest promocja. To jest promocja naszego miasta, naszej gminy, bo nasza młodzież występuje nie tylko na terenie powiatu, nie tylko na terenie województwa, ale również młodzież nasza brała udział również i poza granicami. I tu naprawdę należą się wielkie słowa uznania i podziękowania. Oczywiście i dla młodzieży, dla ich rodziców, ale przede wszystkim dla pracowników Centrum Kultury i Sztuki i oczywiście na czele panią dyrektor. Szanowni Państwo, kończąc, no cóż, można by wiele na ten temat jeszcze mówić, ale nie będę przedłużał. Z tej okazji, z tego okrągłego jubileuszu 30-lecia życzę wszystkim pracownikom zatrudnionym tu w Centrum Kultury i Sztuki przede wszystkim tego, co jest najważniejsze. Zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy i zadowolenia i dobrych pomysłów na krzewienie dobrej kultury wśród mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Proszę. Pani dyrektor, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni goście. Jest mi niezmiernie miło, że jestem tu z Państwem razem. Dziękuję pani dyrektor za zaproszenie na to 30-lecie. Ja mam 60 lat i tak pamiętam te pierwsze jakby początki tego Centrum Kultury. Pamiętam moje dzieci, które tu przychodziły, a w tej chwili wnuki. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu, że właśnie pani tutaj w tej chwili zostawia serce i duszę i to widać na każdym kroku. W imieniu Rady Miejskiej życzę pani dalszej współpracy z nami, bo my jako Rada Miejska, myślę, ta i następna, bo zbliżają się wybory, myślę, że będziemy wspierać zawsze tą działalność. No i cóż mi zostało powiedzieć, no pan burmistrz, pan Kwiatkowski powiedzieli wszystko. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, pani dyrektor. Dużo, dużo szczęścia i zdrowia. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że troszeczkę przykro, że nas tak mało na tej sali jest, a są momenty, że jak są występy dzieciaków, jest nas o wiele, wiele dużo więcej. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, 30 lat pracy Centrum Kultury to sukces wielu osób, dzieci, młodzieży, seniorów, dorosłych, ale przede wszystkim pracowników. To oni byli i nadal są kulturalną duszą tej instytucji. Pozwolę sobie zaprosić na scenę obecnych na sali naszych wiecznie młodych seniorów. Zapraszam Was serdecznie. Panie starosto, zapraszam również do nas na scenę.
Mój Panie, bardzo dziękuję za wieloletnią pracę w sferze kultury. Szkoda, że jest nas dzisiaj tutaj tak mało, Was, wiecznie młodych. Dziękuję Wam serdecznie za tą pracę, za to, że przez kolejne lata rozwijałyście również w kolejnych pokoleniach te marzenia kulturalne, pasje i zainteresowanie. Dziękuję serdecznie. Bardzo Pani dziękujemy. Zapraszam również na scenę zastępcę burmistrza miasta i gminy Połaniec, pana Romana Adamczaka. Panią skarbnik Małgorzatę Żugaj oraz pana Włodzimierza Ligęca. Zapraszam również do nas przewodniczącego Rady Powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu jest pan Włodek Ligęca. To moje chłopa. Ale mam nadzieję, że pan Włodek mi wybaczy. Dzisiaj jestem bardzo zdenerwowana. Proszę Państwa, ja sobie tak pozwolę przytoczyć słowa księdza Tischnera, które bardzo mi się spodobały. Kultura to jakby zwierciadło duszy. Gdy nie ma kultury, to nikt nie widzi duszy. A gdy duszy nikt nie widzi, to dusza marnieje. Człowiek traci pamięć tego, kim jest. Zapraszam na scenę tych, którzy kulturze zaprzedali duszę. Zapraszam wszystkich pracowników. Najmłodszego, który rośnie również. Szanowni Państwo, chciałam Wam złożyć najlepsze życzenia i tak się zastanawiałam, czego Wam mogę życzyć dzisiaj. Życzę Wam niepowtarzalnego klimatu, sięgającego najlepszych, najpiękniejszych kulturalnych tradycji. Niech motto było, nie minęło, będzie dla Was drogowskazem do kolejnych inspiracji. Niech motywuje do dalszych działań i tych artystycznych, i tych kulturalnych. Życzę Wam dużo zdrowia przede wszystkim, dużo siły, wytrwałości.
cierpliwości do mnie jeszcze póki co. Proszę Państwa, najważniejszy jest zespół. Można dużo rzeczy robić w pojedynkę, można budować coś w pojedynkę, ale to właśnie zespół dobrych ludzi, odpowiednich ludzi na właściwym miejscu jest tym, czym powoduje sukces. To wszystko powoduje właśnie sukces naszej instytucji. Dziękuję Wam serdecznie za pracę, za zaangażowanie i za tą cząstkę siebie, którą tutaj zostawiacie każdego dnia. Dziękuję Wam bardzo. Thank you.
Panie przepraszam, panie starosto, proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni goście, dziękuję za zaproszenie mnie na taką uroczystość, jubileusz 30-lecia. Chciałbym powiedzieć, jak patrzę po sali, o jubileuszu, który ja w tym roku wchodzę, to jest 50 lat, jak przybyłem do końca. Także na tej sali to mało mi pamięta już, no, z tego wygląda, jestem jeden z najstarszych. Pan burmistrz pięknie opowiedział historię od powstania Domu Kultury, którą wszyscy widzieliśmy. Ja chciałem przytoczyć tylko kilka zdań, bo wiem, że wystąpienie ma być jak kazanie. Krótkie i rzeczowe. Kiedy przybyłem do Płańca, jedna dziesiąta tylko budynków była murowanych. A wiele było pod strzechą. Takie były czasy. Takie były czasy. I ja widziałem, jak ten Płańc się rozwija. Że jeździłem, że pracowałem w weterynarii, dużo jeździłem po wszech. Tłumaczyłem ludziom, rolnikom, spracowanym, że pierwsza rzecz, którą oni powinni mieć łazienkę. A później samochód. I tak też się stało z czasem. Nie było, nie było kanalizacji, nie było wodociągów. Ludzie kupowali hydrofory i ta wieś się rozwijała. Później była taka moda, kiedy nastała elektrownia, że ludzie ze wsi uciekali do Płańca, bo do bloków. Teraz jest odwrotnie. Ludzie z bloków uciekają na wieś. Ale to jest rzecz taka, która w normalnym społeczeństwie musi być. Jak ten Płańc się rozwijał? No, ciężko było. Na początku naprawdę było ciężko. Budżet miejski, gminny, miejsce, gdzie tam kiedy jeszcze miejsce było, kiedy jeszcze tam miasto miało prawa. Wtedy Połaniec był wielkością Pacanowa, Osieka, Szydłowa, że tak powiem, Bogorii. No a teraz, gdzie jesteśmy my, gdzie pozostali tamci. Pewno, że mieliśmy może większą szansę startu przez elektrownię, ale to było zaangażowanie ludzi, bo to trzeba było chcieć, trzeba było to wszystko załatwić, trzeba było wiele wysiłków, żeby to powstało, żeby to miasto tak wyglądało. Jeszcze wspomnę o tych czasach, kiedy były zebrania, nie było takiego domu kultury, zebrania odbywały się, czy sesje w kinie, w starym kinie, to co wspomniał burmistrz, no względnie w urzędzie, a jak nie, to w remisie. Tu w rynku właśnie w tej remisie. Kiedy powstał Dom Kultury, to ludzie ze Staszowa przyjeżdżali oglądać, jak to wygląda. Podziwiać. Tak podobnie było, jak powstała ulica 11 listopada. W sensie została oświetlona kostka, to też przyjeżdżali obcy właśnie obserwować, jak się Płańc rozwija. Dlatego w tej chwili chciałem podziękować Panie Dyrektor za ten rozwój, za to, co się tu dzieje, to można tylko mogło pozazdrościć dużo większe miasta. Życzę wszystkiego dalszego rozwoju. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za te krótkie słowa. Pani starosta. Dzień dobry Państwu. Pani Dyrektor, Panie Burmistrzu, Szanowni pracownicy Centrum Kultury w Połańcu i ci, którzy już mają wolne, że tak powiem.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być w tym cyklu wydarzeń, które mają podkreślić wartość istnienia przez 30 lat Połanickiego Centrum Kultury. Ja w imieniu Pana Marszałka Adama Jarubasa, który niestety nie mógł dzisiaj tutaj do Państwa dojechać, bardzo żałuję, gdyż zna wszystko to, co się dzieje dobrego w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. No niestety obowiązki go zatrzymały w Kielcach, nie mógł dojechać, ale pozdrawia wszystkich, przekazuje najlepsze wyrazy uznania, życzenia dla załogi, dla pani dyrektor, dla wszystkich tych, którzy się sztuką i kulturą zajmują na terenie miasta i gminy Połaniec. Ja często powtarzam, nie wiem, czy to już tutaj na tej sali mówiłem, jaką wartość ma kultura dla narodu, dla społeczeństwa. Rzecz miała miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy atakowali na Wielką Brytanię. No i oczywistym jest, że minister finansów, który przygotowywał budżet wojenny, przedstawiał go ówczesnemu premierowi Churchillowi. No i premier Churchill zauważył, że bardzo mocno zostały okrojone wydatki na kulturę. No i zadał mu pytanie, dlaczego tak mocno przyciąłeś te wydatki? No mu odpowiedział, że no mamy wojnę, musimy mieć pieniądze na inne rzeczy. A Churchill powiedział, no to po co w ogóle walczymy? Ja myślę, że te proste słowa wielkiego męża stanu świadczą o tym, jak ważna jest kultura w życiu narodu, w życiu tych naszych małych społeczeństw, miast, gmin, powiatów, regionów. Wiele zostało powiedziane, ja myślę, że to Centrum Kultury tutaj w Połańcu nie jest tylko Centrum Kultury Miasta i Gminy Połaniec. To jest Centrum Kultury, wokół której skupia się powiat staszowski, a i również nasz region. Skąd tak możemy wywnioskować? Otóż Wasze występy uświetniają nie tylko, ale przede wszystkim uroczystości, które odbywają się w mieście gminy Połaniec, ale również i w powiecie staszowskim, i w regionie świętokrzyskim, i w regionie podkarpackim, a tak jak już tu Pan Przewodniczący wspomniał, również za granicą. Jesteście dobrymi ambasadorami powiatu staszowskiego na terenie nie tylko naszego kraju, ale również poza nim. I w tym momencie chciałbym serdecznie pogratulować tego wszystkiego, co się dokonało. Ja ze swojej perspektywy pracy w samorządzie mam ogląd przez 12 lat. Jak od 2006 roku zostałem radnym Rady Powiatu, później wicestarostą, teraz starostą, mogłem obserwować, jak to się wszystko zmienia, ale z tego, co tu słyszałem i widziałem, no to trafiłem już na te, kolokwialnie mówiąc, tłuste lata. Gratuluję Pani Dyrektor tej pięknej załogi, bo cóż, mury, klimatyzacja, no oświetlenie samo nie będzie pracować. To jest również wielki wysiłek Twojej załogi i mam nadzieję, że to doceniasz i będziesz doceniać w różnych formach. Nie będę o nich tutaj teraz wymieniał. No ale cóż, z samymi chęciami nie dałoby się tego wszystkiego zrobić, gdyby nie determinacja Pana Burmistrza, Rady Miasta i Gminy Połaniec, nie szczędzili wysiłków, zachodów, ale również i środków. No nie ukrywajmy, bez pieniędzy dzisiaj byśmy mogli bardzo niewiele zrobić, ale dzięki temu, że Rada Miasta i Gminy Połaniec, Pan Burmistrz Jacek Tarnowski jest przekonany o tym i w ich sercach kultura gości na co dzień i tą kulturę sprzedają w sposób jak tylko mogą, mogło się to wszystko wydarzyć. W takiej sali mogę Wam pozazdrościć nie tylko takiego obiektu, nie tylko miasta i gminy z terenu naszego powiatu, ale sądzę, że większość w naszym regionie. Dlatego też szanujmy to, co mamy. Uczmy się pozyskiwać więcej. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Jestem bardzo zadowolony, kiedy tutaj przychodzę i czasem nie ma gdzie usiąść i trzeba sobie gdzieś tam przysiąść z boku. Wtedy serce rośnie. Wtedy wiemy, że to, co robicie, a przede wszystkim wy, drodzy instruktorzy, wiecie, że to, co robicie, jest dla was najważniejsze i wtedy na pewno wasze serca się cieszą. Cóż, no, trzeba życzyć kolejnych jubileuszy.
Pan burmistrz przekazał 3 róże. Myślałem, że powie, że każda róża to na 10 lat. Ja mam 5. Nie umiem teraz do niej formuły dorobić, ale dawane z czystego serca na ręce pani dyrektor dla całej załogi, a że słowa są ulotne i pewnie pojutrze nie będziemy pamiętać tego wszystkiego, co tu zostało pięknie powiedziane na temat działalności Centrum Kultury w Połańcu. Pozwoliłem sobie przygotować stosowny bawertum, który mam nadzieję będzie u pani dyrektor w gabinecie. Od czasu do czasu będzie sobie można rzucić okiem, że taki wspaniały jubileusz jest za nami i czekamy następny. Czego państwu i sobie życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję panu starostwu. Ja tylko powiem, że sobie nie zapomnieć tych wszystkich słów, to my to nagrywamy. Mimo to. Panie burmistrzu, proszę o głos. Ja dosłownie ostatnie zdanie. Podsumuję tutaj tą scenę, gdzie stamy, że czekamy i oczywiście podziwiamy tą samą grupą. Proszę państwa, ale jeszcze wam jako Centrum Kultury zazdroszczę jednej rzeczy. Skupiliście wokół siebie różne grupy, różne stowarzyszenia. Historyczne, sportowe, edukacyjne, maluchów. Pani Berniko, to jest najmłodszy, który ma się zapisać dzisiaj? Tak? Ona, przepraszam, ale to mówię o maluchach. Proszę państwa, miło, naprawdę miło, strażaków też skupiają wokół siebie. Wszystkie te grupy tworzą jedną całość, proszę państwa. Nie ma czegoś bez jednej części. Te 5 stają się zupełnie inne, niekompletne. Także tym bardziej, pani dyrektor, jeszcze raz chciałem podziękować, bo przekaz, to co robicie na zewnątrz, co kształcicie tutaj, to jest jedno. Ale faktycznie łączyć ludzi w taki sposób, przez kulturę, to jest piękne. To jest najbardziej wartościowa rzecz, którą można naprawdę podziwiać i polecać. Przez kulturę na jedność. To co z góry jeszcze raz państwu, pracownikom i dyrekcji gratuluję, dziękuję. Proszę państwa, jedno zdanie na koniec. Naprawdę jeszcze. Również pan Andrzej Będkowski, pan wicewojewoda, prosił o pogratulowanie wam, pracownikom, mieszkańcom, dyrekcji. Nie mógł dzisiaj być, ale prosił o przekazanie pięknych, wspaniałych życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To niezwykle miłe, co tutaj słyszymy i od pana burmistrza, pana starosty, pana przewodniczącego, od wszystkich państwa. Co ja mogę więcej tutaj dodać? Bardzo państwu dziękujemy i cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy serdecznie. Chciałam coś powiedzieć, ale widzę, że jednak mnie uprzedził ktoś. W imieniu swoim i wszystkich moich kolegów, koleżanek, wszystkich pracowników Centrum Kultury z okazji okrągłego 30-lecia tego jubileuszu życzę ci mocy twórczych inicjatyw, wspaniałych pomysłów i znakomitych osiągnięć. Życzę ciągłej satysfakcji z uprawiania tej trudnej sztuki, jaką jest upowszechnianie kultury. Życzę spełnienia marzeń z nami i w codziennej pracy. A przede wszystkim życzę tobie i myślę, że wszyscy przyłączą się do tych życzeń, byś przez kolejne 30 lat była naszym kulturalnym sercem, sercem Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
lepszego. Nie tylko dla pani dyrektor, która nas zawsze wspiera i tak jak ta latarnia czasami zaświeca, taki mały płomyk, żebyśmy my, pracownicy, rozniecili większy ogień. Życzę wszystkim państwu, aby Centrum Kultury spełniało państwa oczekiwania, marzenia, żebyście przychodzili do nas z ogromną satysfakcją, zadowoleniem i ciągle, ciągle do nas wracali. Proszę państwa, się boję tego ognia. Ale to tak nie wszystko, ponieważ nasza praca nie miałaby wartości i nie miałaby sensu, gdyby nie mieszkańcy, gdyby nie zaprzyjaźnieni twórcy i artyści, gdyby nie ogromna współpraca z placówkami, z instytucjami, z firmami, z przedsiębiorcami, z sołtysami. To wszystko nie miałoby sensu, gdybyście państwo tutaj nie przychodzili, gdyby nie przychodziły tutaj wasze dzieci, gdyby się tutaj nie uczyły. Nie mielibyśmy dla kogo tego wszystkiego robić. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie i z całego serca za uśmiech, sympatyczną i owocną współpracę, a przede wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję wam bardzo w imieniu swoich pracowników. I tak na koniec zaczęliśmy artystycznie piosenką i zakończymy również artystycznie. Zaśpiewa, chyba że państwo chcą zabrać głos, to bardzo proszę. W Połańcu. Składamy serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z okazji tak pięknego jubileuszu na ręce pani dyrektor Joanny Juszyńskiej. Chcemy wręczyć symboliczny bukiet kwiatów, który będzie wyrazem podziękowania za wieloletnią naszą współpracę. Wspólnie realizujemy wiele imprez i uroczystości, które pozwalają wszystkim przedszkolakom rozwijać swoje zdolności artystyczne. Dziękujemy pani dyrektor i jej pracownikom za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz szerzenia kultury w naszej społeczności połanieckiej. Dziękuję. Szanowna pani dyrektor, współpracownicy i wychowankowie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Dziękujemy serdecznie za te 30 lat istnienia na naszej połanieckiej ziemi, naszej małej ojczyźnie. Życzymy wielokrotności tej liczby i chcę, aby dalszym działaniom towarzyszyły słowa Sary Bernard. Życie rodzi życie. Energia stwarza energię. Rozdając siebie, człowiek się wzbogaca. Dziękuję. Szanowni państwo, dziękując pani dyrektor za zaproszenie na tę dzisiejszą wspaniałą uroczystość, wybierając się do państwa, zastanawiałem się, jaki upominek zabrać ze sobą
na tą okoliczność. Nie zabrałem, szanowni państwo, kwiatów, bo stwierdziłem, że tymi pięknymi kwiatami kultury, tej połanieckiej kultury, są wszyscy pracownicy dotyczącego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Na czele z najpiękniejszym kwiatem, panią dyrektor Asią Juszczyńską. Zabrałem ze sobą w ogóle coś, co by pozwoliło wasze życie kulturalne osłodzić. Zabrałem coś, co by pozwoliło po ciężkiej pracy w kulturze wasze życie rozweselić. A że to jest ciężka praca, mówię nie bez kozery, bo mnie samemu było dane kiedyś dyrektorować przez 35 lat w instytucjach kultury. Czego życzyć z okazji tego jubileuszu? Życzę, abyście mogli realizować zamierzenia kulturalne, radując się z tego, co robicie. Życzę, abyście mogli realizować te zamierzenia swoje kulturalne, radując wspaniałą połaniecką publiczność. Życzę, żebyście mogli to realizować bardzo długo. Do końca świata, nawet jeszcze jeden dzień dłużej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dla nas największym upominkiem jest państwa obecność. Serdecznie dzięki za współpracę i wszelką pomoc od pani i od pani współpracowników. Życzę kolejnych sukcesów, kolejnych lat, bo 30 lat to trochę mało. Przydałoby się, aby tych jubileuszy było więcej, więc życzę kolejnych co najmniej 30 lat. Dziękuję bardzo. Serdecznie państwa, pani dyrektor, w imieniu swoim zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego chciałbym podziękować za tą pracę oświatową tutaj w naszej gminie i nie tylko, i pogratulować tego okrągłego jubileuszu. Jeszcze raz życzę dużo sukcesów i dziękuję za to wszystko, co dotychczas zrobiliście wspólnie. Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy na ręce pani dyrektor podziękowania i najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników. Podziękowania za wspólne działania, za współpracę i tutaj także wsparcie naszych imprez nagłośnieniowo przez Adama Łanika, zdjęciowo przez Mariusza tutaj Kowalika. W formie plastycznej, pani z pracowni plastycznej. Serdecznie podziękowania na twoje ręce, Asi. Witam państwa. Tak się składa, że w tym roku, kilka miesięcy temu, byłam na 30-leciu Świętokrzyskiego Klubu Amazonek i chciałam w imieniu Amazonek Połanieckich na ręce pani dyrektor złożyć serdeczne życzenia
wytrwałości i pracy takiej dalszej jak do tej pory, bo dla dzieci to jest bardzo, bardzo ważne, dla dzieci, młodzieży, bo wyzwalają z kompleksów. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego i życzę zdrowia i szczęścia. Pozwolę sobie przeczytać to, co przygotowałam. Z okazji jubileuszu 30-lecia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu składam na Pani ręce, dyrektor, serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich pracowników, którzy przez te lata tworzyli i rozwijali tę niezwykłą placówkę kulturalną. Życzę dalszych sukcesów i ciekawych pomysłów sprzyjających rozwojowi zainteresowań i talentów mieszkańców naszej małej ojczyzny i pragnę również podziękować za naszą dotychczasową współpracę, żywiąc nadzieję na jej efektywne kontynuowanie w przyszłości. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Swoich pracowników, jak również Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani kierownik, chciałabyśmy złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia w toku okrągłej rocznicy i życzyć dalszych sukcesów na dalsze lata. Pani dyrektor, bardzo mi miło, że zostałem zaproszony na dzisiejszy jubileusz. Jest to nasz pierwszy obchodzony jubileusz wspólnie. My jako koło PTTK w Połańcu będziemy mieć w tym roku 5-lecie. Państwo macie 6 razy więcej, więc gratuluję bardzo. Pozwolę sobie w imieniu zarządu koła odczytać taki malutki dyplomik. Z okazji 30-lecia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu składamy wyrazy uznania i gratulujemy osiągniętych wyników. Życzymy owocnej pracy dla dobra połanieckiej społeczności, wzajemnej współpracy, wiele wytrwałości oraz osiągnięcia wszystkich założonych celów. Z wyrazami szacunku i przyjaźni za zarząd koła PTTK w Połańcu. Wielkie gratulacje dla Pani, dla wszystkich pracowników. Jubileuszu 25-lecia istnienia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu powiedziałam, że byłem jednym z pracowników, który budował Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. To było 30 lat. W związku z tym ten obiekt bardzo się zmienił w trakcie tych 30 lat. Ten obiekt po prostu wypiękniał. Dzięki determinacji wszystkich ludzi, którzy tu pracują, i dzięki ludziom, którzy do tego powstania tak pięknego obiektu przyczynili się po prostu. 30 lat temu ten obiekt wyglądał nie w taki sposób jak w tej chwili, dlatego że wszyscy Państwo pamiętają lata, że się budowało po prostu z tego, co było. W chwili obecnej ten obiekt wygląda pięknie i Państwu, Pani Dyrektor i wszystkim życzę następnych jubileuszy. Gratuluję wszystkiego najlepszego. Thank you.
Witam Państwa, Pani Dyrektor, drodzy pracownicy, współpracownicy, osoby zaangażowane w działalność Centrum Kultury. Chcę w imieniu Banku Spółdzielczego w Połańcu serdecznie Państwu podziękować i pogratulować stulecia. Pozwolę sobie odczytać krótki list od nas. Z okazji jubileuszu 30-lecia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w imieniu zarządu oraz pracowników Banku Spółdzielczego w Połańcu składam życzenia wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz rozwoju kultury. Niech ten piękny jubileusz będzie dla Państwa powodem do dumy, jednocześnie źródłem do dalszego działania na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego i kolejnych wspaniałych jubileuszy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo gorąco dziękujemy za tyle życzeń, tyle ciepłych słów w kierunku naszych pracowników Centrum. Jest nam niezmiernie miło i też byśmy chcieli, żeby kolejny jubileusz był w takim samym gronie, jeśli chodzi o pracowników, oczywiście też o Państwa. Ja te wszystkie kwiaty przekazuję na ręce naszych pracowników. Bardzo Państwu dziękuję. I tak jak powiedziałam, zaczęliśmy artystycznie i równie artystycznie skończymy, przynajmniej tą część oficjalną. Zaśpiewa dla Państwa znakomity wokalista Alex Martinez, na którego koncert zapraszam również jutro, cały koncert. Tuż po występie Aleksandra wszystkich Państwa bez wyjątku zapraszam na salę kawiarnianą, na część troszeczkę mniej oficjalną. Zapraszamy Aleksandra Martineza.
canti por ti la futura serenata, serenata, abbaccio di alla finestra, bella mia, bella ricciagolia di allegria, serenata amica di la luna, dziękuję bardzo. No teraz zaśpiewam utwór pod tytułem Delilah od Toma Jonesa. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i mam nadzieję, że zaostrzyliśmy apetyt Państwa na jutrzejszy koncert. Chyba, że Aleksander, zaśpiewasz nam jeszcze jeden. Tylko warunkiem, że wy też będziecie śpiewać. Jeśli tylko umiemy, to bardzo chętnie. Na pewno, na pewno. Proszę Państwa, teraz zaśpiewam
naprawdę przepiękny otwór. Coś pięknego. I niedrogo. Pan Smith jest pan, cudna kobieta. Gdyż ty jest twój odtyk, rozumiem tamto. Dla noja abandono nie pisło para ti. Pan jest mi odtyla sin, i ona to bija. Estará. Estará de la mia vida que lo está. Sobretudo fui sin entidad, mas estará. Estará, estará por ti, estará. Mi amigo chinês, quase como te vi. Ma tutto basta con cosa ne va. Che sarà? Bravo. Che sarà la mia vita di distanza? O mi porti la chitarra stella notte di angelo? O la mia di paese? Ti bacio sulla bocca, ti volevo davvero di mio cuore, ti volevo davvero scopi quando non so, ma suo soltanto che ritornerò, di te sarà. Soprattutto questi niente dato, ma l'estero da. E sarà, sarà quel che sarà. E sarà. Zapraszam na jutrzejszy koncert, który będzie o godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie. A teraz zapraszamy już na salę kawiarnianą. Wszystkich oczywiście bez wyjątku.
Thank you.